Wami. I z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego parakleta da wam, aby z wami był na zawsze. Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, on was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Oto słowo Pańskie. Tak króciutko się przedstawię, drodzy. Już tutaj usłyszeliście, że nazywam się Łukasz, jestem zakonnikiem, orionistą. Przyjeżdżam do was z Brańszczyka nad Bugiem, gdzie nasze zgromadzenie prowadzi Centrum Księdza Oriony. Byłem tutaj ostatnio chyba 2 lata temu i opowiadałem już o drabinie Jakubowej. Jakbym miał pewność, że nie pamiętacie tego kazania, albo was to nie było wtedy, to bym je powtórzył drugi raz. To było całkiem niezłe kazanie. Dobrze, żeście się zaśmiali. Ale dzisiaj jest zesłanie Ducha Świętego. To nawet byłoby nie w porządku wobec Pana Boga, gdybym próbował zrobić taki numer. Bo On chce tworzyć coś nowego. To jest właśnie istota zesłania Ducha Świętego. No to może posłuchajcie w ten sposób. Podczas Sylwestra, jakiego urządziliśmy w Brańszczyku dla niepełnosprawnych i podopiecznych, tak gdzieś około godziny 2-3 w nocy, jeden z naszych podopiecznych, Kamil, chłopak na wózku, był już tak zmęczony tańcem, że po prostu siedział na tym wózku tak, jakby po prostu ktoś rzucił ręcznik na krzesło. Był taki zmęczony. Ale DJ puścił inną melodię, poleciało Monika, dziewczyna ratownika, i Kamil zobaczył Monikę, która tam była i też tańczyła. Taką wolontariuszkę sympatyczną. I zaraz cała energia Kamilowi wróciła. Kamil, jak bardzo chce, to potrafi się tak na kolana zsunąć na wózku, z wózka na ziemię i na tych kolanach tak chodzi. Balansuje z trudem, łapie równowagę, ale zsunął się z wózka właśnie w ten sposób i wyciągając ręce macha do Moniki, że on chce z nią tańczyć. Kamil nie mówi. Posługuje się książką z obrazkami, żeby powiedzieć, o co mu chodzi. Więc Monika go zobaczyła. No więc owszem, elegancki mężczyzna, był ubrany właśnie sylwestrowo. Dlaczego nie? Zaczęli tańczyć, ale trochę tak nie w porządku, że on tak klęczy, a ja stoję, więc po chwili Monika uklęknęła i na kolanach, tak jak Kamil, zaczęła tańczyć. Za chwilę zobaczyła to reszta wolontariuszy i podopieczni, którzy tam jeszcze byli na siłach, że tak powiem. I kto był na nogach i widział tą akcję, która się tam działa, to po prostu wszyscy uklęknęli i do końca piosenki bawili się na kolana. Kurczę, kto ich tego nauczył w ogóle? Zresztą głosimy rekolekcje dla niepełnosprawnych i dla wolontariuszy przez tyle lat i nie przypominam sobie, żebym o takich rzeczach mówił na kazaniu. Sami z siebie to. A może nie sami z siebie. Może jest tak, że gdzie jest miłość, tam po prostu dzieją się takie rzeczy. Ja sobie tak nawet myślę, że może w tym jest jakiś dar nadprzyrodzony, że takie rzeczy się dzieją. Bo ja widzę tutaj pewien cud.
Był to jakiś dar uzdrowienia z braku akceptacji siebie, z braku akceptacji swojej niepełnosprawności. Że tam zaszedł jakiś charyzmatyczny, nadprzyrodzony akt. Po Sylwestrze rano wolontariusze wzięli się do sprzątania. Ale każdy wolontariusz miał podopiecznego przy sobie, dla którego no, odpowiadał, więc musieli mieć ich na oku i zwracać uwagę, czy jest wszystko w porządku. Więc wolontariusze, którzy sprzątali salę, na której trwała zabawa, zabrali swoich podopiecznych ze sobą. No więc stały tam takie wózki smutne i podopieczni się przyglądali, jak dzielnie wolontariusze sprzątają. Szczególnie smutny był Mario. Tak mówimy na Mariusza. Mariusz też siedzi na wózku, ma porażenie mózgowe. Mariusz bardzo spontanicznie okazuje emocje. W towarzystwie naszych wolontariuszy się cały czas cieszy. A siedział taki smutny na tym wózku, że aż się w pewnym momencie wolontariusze zorientowali, że jakoś tak głupio, bo Mariusz sam siedzi i jest taki smutny jak nigdy. I wymyślili, że Mariusz musi razem z nimi sprzątać. We dwóch wolontariusze chłopcy złapali Mariusza pod pachę, postawili go na nogach, także prawie że stał. Podeszły wolontariuszki z odkurzaczem, jedna włożyła mu rurę od odkurzacza w rękę, a druga trzymała szopkę na dole i tak we czwórkę pomagali mu odkurzać. Żebyście zobaczyli Mariusza, jaki jest szczęśliwy. Ale jakbyście zobaczyli jeszcze wolontariuszy, którzy z taką satysfakcją opowiadali o tym, że wymyślili coś takiego. Ja tam też widzę jakiś dar nadprzyrodzony. Jakieś odkrywanie sensu, po co ja jestem. Że ja mogę zrobić coś tak dobrego, ofiarować siebie drugiemu człowiekowi. Dzisiaj też szczególnie chcę patrzeć na to w kategoriach charyzmatycznych. Mam przyjaciela na wózku. Łukasz też jest po porażeniu mózgowym. Ja któregoś roku ogłosiłem rekolekcję i mówiłem do naszych niepełnosprawnych konferencji o cierpieniu. Wyciągałem tam ze Starego, z Nowego Testamentu fragmenty, które albo zapowiadają krzyż, albo go wyjaśniają. I przez całe 10 dni tych rekolekcji tam opowiadałem o cierpieniu niepełnosprawnym. No to trochę w ogóle szaleństwo jest, że zdrowy człowiek takie rzeczy mówi. Ale cały czas się przyglądałem, czy oni w ogóle coś rozumieją z tego, co ja mówię, bo niektórzy są głęboko upośledzeni. I na chyba jednej z ostatnich konferencji jeden z tych podopiecznych, właśnie mój przyjaciel Łukasz, po prostu na głos i zaczął przerywać konferencję. Ja trzymałem w rękach taki duży metalowy krzyż, taki z szeroką podstawką. On mi służył za ilustrację do moich konferencji. No i widzę, że Łukasz coś mówi do mnie. Łukasz jak mówi, to strasznie bełkocze, nie mogę go zrozumieć. Ale zaczął machać do mnie ręką i był tak uparty w tym, nie chciał przestać, że w końcu zszedłem z ambony i podszedłem do niego i musiałem się nachylić nad nim, bo pomyślałem sobie, że jak podejdę bliżej, to zrozumiem, co on mówi. No, zamiast mówić do mnie, to wyrwał mi krzyż z ręki. Zabrał mi krzyż. Łukasz ma kłopoty z trzymaniem, ale jak już mu się ręka zaciśnie, to matko jedyna, to wyciśnie sok ze wszystkiego, nawet z metalowego krzyża. Tak go złapał. Przyciągnął sobie do piersi, pocałował. W naszej kaplicy cały prawy rząd ławek jest wyniesiony zawsze. Tam nie ma ławek, bo tam stoją wózki rzędami, jeden obok drugiego. Rząd za rzędem, rząd za rzędem. I cały ten rząd za rzędem, jak ci podopieczni zobaczyli, co Łukasz robi, to który tylko mógł podjechać o własnych siłach, własnymi rękoma, to wyrywał do przodu, że oni też chcą. Reszta zaczęła jęczeć, stękać, wołać wolontariuszy, że oni też chcą. I krzyż zaczął wędrować po całej kaplicy. Łukasz też ma taką umiejętność, jest w stanie się na kolana zsunąć z wózka. Sam o własnych siłach by nie ustał, ale balansując z nogi na nogę, na kolanach potrafi tak chodzić, jak pielgrzymi dookoła Matki Bożej na Jasnej Górze. I Łukasz zaczął chodzić po kaplicy, podchodził do każdego z podopiecznych, z wolontariuszy, łapał za szyję i coś mówił. A ja do końca tego obchodu, bo ono przed całą kaplicę dookoła, nie wiedziałem, co on mówi. Wreszcie na sam koniec podszedł do mnie, złapał mnie za szyję i powiedział mi tak: dziękuję, Bóg Cię kocha. 6 lat później, na rekolekcjach, które prowadziliśmy z niepełnosprawnymi, dowiedzieliśmy się od innej podopiecznej, która tam była w kaplicy, która dawała świadectwo w czasie rekolekcji, że ona wtedy, tego dnia, kiedy Łukasz podszedł do niej, złapał za szyję i powiedział te słowa, to ona przeżyła swój moment nawrócenia. Ona pierwszy raz doświadczyła Pana Boga tak mocno. Tyle razy chodziła do kościoła. Nigdy się nie wydarzyło w jej życiu coś takiego.
Może ten Łukasz ma dar proroctwa. I chociaż bełkocze nieprawdopodobnie, za pierwszym razem nie moglibyście bez tłumacza zrozumieć, co on mówi. Ale to były słowa z ogromną mocą. Do dzisiaj wiele ludzi to wspomina, co się wtedy wydarzyło. Paweł, taki wolontariusz, opowiadał mi, że któregoś razu zabrał na spacer Robercika. Robercik jest niewidomy. Uwielbia biegać. To oczywiście jak osoba niewidoma uwielbia biegać, to wolontariusz też biega. I Paweł dał się tak Robertowi wyciągnąć na spacer z bieganiem i poszli na molo, nad Bóg i pochodzili w tej z powrotem i w pewnym momencie Robert powiedział do niego: kocham cię, wujek. Paweł potem opowiadał, że pierwszy raz w życiu słyszał, żeby ktoś mówił do niego: kocham cię. To było jakieś charyzmatyczne wydarzenie, bo tam było też uzdrowienie. To był charyzmat uzdrawiania, że taki Robert może takie słowo powiedzieć. Jak spaceruję po otoczeniu naszego domu, alejkami, w sadzie, to przypominam sobie miejsca, w których nieraz z długimi godzinami rozmawiałem z wolontariuszami, z jedną, drugą, trzecią osobą. Wchodzę na salę spotkań, gdzie urządzamy te bale przebierańców dla niepełnosprawnych. Patrzę na jedną ławkę, na krzesełko. Tutaj to z Kasią rozmawiałem, tam rozmawiałem z Moniką. Na spacerze, na ławce to z Justyną. Tutaj z Mariuszem poszedłem na molo. Tutaj były nawrócenia, spowiedzi. Pan Bóg daje takie dary. Dar mądrości słowa. Z tej listy, którą można znaleźć u świętego Pawła w pierwszym liście do Koryntian w 12 rozdziale, to wydaje mi się, że widziałem w tych naszych bręcznikowych spotkaniach już prawie wszystko. Nasi podopieczni często bardzo źle albo prawie wcale nie mówią. Ale jak się zaczynają msze święte, to śpiewają na całego. Głośniej od was śpiewają. Tłum was tutaj jest, ale słabo was słyszałem. W porównaniu z nimi to jest krzyk niesamowity. Są w tym takie emocje. To jest glosolalia według mnie. Potrafią tak nieprawdopodobnie wielbić Pana Boga. Nie idzie ich zrozumieć, ale Pan Bóg rozumie. Łukasz jak mówi, to mówiłem wam, to mój przyjaciel, jak mówi, to strasznie bełkocze. Pierwszy raz jak z nim rozmawiałem, to chyba siedzieliśmy razem godzinę i zamieniliśmy dosłownie 5 zdań. Trzeba się z niego wsłuchiwać i uczyć się słów, które on wypowiada jak języka obcego. Kamil, o którym wspomniałem na początku, pokazuje obrazki w książce. On przewraca strony, tam są różne obrazki, rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki. Trzeba się wpatrywać w niego. Krysia, taka nasza podopieczna, nawet tego nie potrafi. Siedzi na wózku, ale ma taką mimikę twarzy i taki bogaty zestaw gestów, że wszystkie podstawowe rzeczy, które chce powiedzieć, potrafi przekazać. Wolontariuszki, które się nim opiekują tak po 3-4 dniach, może coś więcej, to są w stanie zrozumieć naprawdę wiele. Na przykład zabierz mnie na spacer, pójdziemy do sklepu, chcę kupić pomarańczową, a nie niebieską torebkę. Ale żadnego z tych słów nie idzie od niej usłyszeć. Grzesio z zespołem Downa jest w ogóle tak upośledzony, że nawet tych podstawowych rzeczy nie potrafi przekazać. Za to jego wolontariusz zawsze wie taką rzecz. Lubię cię albo nie lubię cię, bo to można wywnioskować z jego twarzy, ze założonych rąk, albo z tego, że się przytula, albo klepie po ramieniu. I Grzesiowi to wystarcza za komunikację. I tu też jest jakiś charyzmat. Na Sylwestra przyjechał Kuba, tak ciężko porażony, że nawet palcem nie jest w stanie kiwnąć. A nasi wolontariusze po kilku dniach domyślili się, że chłopak zna symbole Blissa, te właśnie obrazki. I potrafili te jego intencje odczytać, przyglądając się tylko, na co on patrzy. Ja widzę tutaj naprawdę dar Pana Boga. Tłumaczenie języków. No fantastycznie. Bo charyzmaty to są dary dla kogoś. I widzieliśmy na drabinie Jakubowej, bo tak się nazywają te rekolekcje, rozmaite, nadprzyrodzone dary. Że tutaj było Ducha Świętego bardzo gęsto. Ale nie było tak spektakularnie jak na spotkaniach odnowy w Duchu Świętym. Za to jestem 100% przekonany, że ślady w sercach zostają bardzo, bardzo głębokie.
przynoszą owoce, te dary, które Duch Święty wśród nas rozdał. Jak ja się cieszę, że mogę wam to powiedzieć, drodzy. No, nie znamy się. Nie mogę wiele o was powiedzieć, ale mogę zaryzykować dwie możliwości. Albo przyjmujecie Ducha Świętego już od lat może. Jesteście w duszpasterstwa. Słyszeliście nieraz to nauczanie. To nie pierwsza pięćdziesiątnica w waszym życiu. Może nawet byliście w jakiejś odnowowej grupie. Uczestniczyliście w nabożeństwach, przyjęliście Ducha Świętego, który się wylewał na was. I może postawiliście go na półce w swoim pokoju, jak suwenir z wycieczki. Albo druga możliwość, że rzeczywiście tym żyjecie na co dzień. Że pięćdziesiątnica to nie jest dla was wyjątkowe święto w ciągu roku, tylko kulminacja tego, co naprawdę się dzieje w waszym życiu. I w obu przypadkach, drodzy, chcę wam powiedzieć, że charyzmat to jest dar, którego nie można zatrzymać dla siebie, który jest dla kogoś. Że dzisiaj trzeba wyjść z tych ławek i z Duchem Świętym pójść do ludzi. I to jest fantastyczne, że z tych słów, które wypowiadam, z tego, co usłyszeliśmy w Ewangelii, w czytaniach, może coś wyniknąć. Że to się może tak wiele wydarzyć i zmienić. Bo Duch Święty ma ogromną moc. A miłość jest zawsze twórcza, kreatywna. A wy, mówi wam Jezus, jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania, ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby był z wami na zawsze. Mam nadzieję, że wasze serce dzisiaj płonie wielkim pragnieniem wyjścia z tych ławek i pójścia do ludzi z miłością, z dobrymi uczynkami, ze słowem, które będzie podnosić na duchu, z mocą proroczą głoszenia Ewangelii, ze zdolnością jak tłumaczenie języków, wsłuchiwania się w życie i w serce drugiego człowieka. Mam wielką nadzieję, że wasze serce jest pełne takich pragnień, że tylko czekacie na to, żeby zaczerpnąć tej Bożej iskry, która rozpali was do czerwoności. Pewnie chciałbym, drodzy, jak najwięcej z was zaprosić do wolontariatu w Brańszczyku, żebyście z takim ogniem też przyszli i podzielili się miłością z waszymi bliźnimi, braćmi i siostrami, którzy są chorzy i niepełnosprawni, ale też mocą świadectwa z innymi wolontariuszami, którzy nieraz przyjeżdżają do nas w jakimś poruszeniu dobrego serca, ale są w gruncie rzeczy bardzo zagubieni. Tacy też się zdarzają. Bardzo chciałbym, drodzy, żebyście przyjechali na Drabinę Jakubową. Żebyście poświęcili 10 dni swojego życia w te wakacje i ofiarowali je z wielką mocą w czynieniu dobra. A jestem pewien, że też wasze serce się przy tym odmieni. Bo kto posługuje już drugiemu swoim wysiłkiem, zaangażowaniem, dobrym sercem, ale i Bożą mocą, ten sam doznaje tego, jak charyzmat, którym posługuje, przemienia jego życie. Są dzisiaj z nami wolontariusze, którzy tutaj przyjechali ze mną, albo wręcz są tutaj na co dzień. Będziemy mieli spotkanie w duszpasterstwie po mszy świętej. Jeżeli mnie nie wierzycie, to może posłuchajcie ich, co mają do powiedzenia. Mam wielką nadzieję, drodzy, że z tych moich słów zaczerpniecie dla siebie tej Bożej iskry, rozpalającego płomienia Ducha Świętego. Nawet jeżeli nie przyjedziecie nigdy na wolontariat w Brańszczyku, bo macie wiele innych miejsc, w których może się zapalić od waszego serca w serce drugiego człowieka.